Absolutnie! Nie będę jak za komuny stał w kolejkach! Mam chore stawy. Co najwyżej mogę kupić filety. Halo! Dzień dobry, Dzięciu. Dzień dobry, mamusiu. Wiesz, tak sobie pomyślałam, różnie między nami było. Ale na Wigilię nawet zwierzęta przemawiają. No właśnie, słyszę. Chcę cię serdecznie zaprosić do mnie na Wigilię. Ale... Odmów nie przyjmuję. Także jeśli masz jeszcze odrobinę szacunku do mnie, to przyjdź. No i chuj bombki strzelił. Proszę. Siema, szwagier. O, widzę, że świątecznie masz. Cześć. A co ty taki przygnębiony? Wigilia. Aby do pasterki. A potem pół kajmerki. Chyba wątroby. Idź ty, szwagier, tak mi się zrymowało, a ty się czepiasz. O co chodzi? Mamusia dzwoniła? Dzwoniła, dziękuję. A czemu pytasz? No bo mnie na Wigilię zaprosiła. Jak zaprosiła, jak ona u nas na święta? A, mamusia. No to mówże, mamusia, a nie mi tu z mamusią wyskakujesz. O tyściowej mówię. Co ty myślisz, że ja głupi? Rozumiem bez twoich podpowiedzi. Wigilia u mamusi. Musiałeś dobrze przeskrobać. No, trochę się nazbierało. Ale dziwi mnie, czemu was nie zaprosiła. Nie wiesz czemu? Bo ona chce z tobą sam na sam. Opłateczek, życzenia, buzi, buzi. Weź! I pamiętaj, szwagier, jak już teściowa zacznie się podobać, to więcej nie pij. Antek, przecież wiesz, że tam prohibicje, abstynencje i audiencje. Wiem, ja już kaca będę leczył, a ty dalej o suchym pysku litanie będziesz słuchał. Nie dobijaj, Antek. Lepiej powiedz, co dla niej na prezent kupić. No jak to co? Kaktusa? Myślałam, może płytę z kolędami? Płytę? Chyba nagrobkowo. Antek, ja poważnie się pytam. A, poważnie. Tu kupię kolczyki. Nie stać mnie na kolczyki. Chuj z kolczykami! Kolczyki kupisz jej na przyszły rok, jak kasy nazbierasz. A teraz przebij jej uszy. Kurwa, Antek! Dobra, dobra, wychodzę i nie wracam. Proszę. Wesołych świąt! Co tam, kochanie? Proszę. Szwagier, to ja. Nie ma mnie. Szwagier, sorry. Nie ma mowy. Ale poważną sprawę mam, święta mamy. Mogę? Dobra, właśnie. No to co tam? Ty, szwagier, ja tak pomyślałem, że jak my jesteśmy szwagrami, to ja cię na tej wojnie samego zostawić nie mogę. To co proponujesz? Jak to co? Pójdę razem z tobą. Antek, dobrze się czujesz? Skąd ta nagła zmiana? Zośka dzwoniła. Mamusia nas też na Wigilię zaprosiła. He, tam. Wy to możecie się wymigać, że dzieci chore. Tak, już wszystko odgórnie ustalone. Moja matula z dziećmi będzie siedzieć. No to witaj w klubie. Szwagier, a co dla niej na prezent kupić? No jak to co? Zapierdalaj na cmentarz po płytę. Albo jak chcesz, to ci młotkę i gwoździe pożyczę. Ty się zgrywasz, a ja tu o poważnych rzeczach rozmawiam. Nie pluj do studni, bo napić się przyjdzie. Co? Nic. Myślę o prezencie korzystnym dla obu stron. Jak to? No tak, jak kupujesz konsolę niby dla dzieciaka, a potem sam w nią naparzysz. A na chula teściowej konsola? Antek, pomyśl. Czego u teściowej nigdy nie było, a zawsze by się przydało. Otwarte! Dzień dobry, mamusiu! Wesołych świąt! Szczęścia, zdrówka! Dziękuję, Zięciu kochane, i wzajemnie rozgość się. A co, ja pierwszy jestem? Ty to zawsze punktualny jesteś. Jak hrabio Monte Cristo. No to panie hrabio, chodź troszkę mi pomożesz. Ja mamusia tu z prezentami, to może... O, do biblioteczki. I pamiętaj, zero alkoholu. A skąd ja niby mam ci ten alkohol wziąć? Cycku wydoić? Wy ze szwagrem potraficie nawet z cegły alkohol wycisnąć. Powtarzam, zero. Dobra, dobra.
A moja małżonka kiedy przyjdzie? Nie przyjdzie, pracuje. Pracuje? Gdzie? W agencji. W agencji? W agencji reklamowej. Zapracowana biedaczka. Sama taki kierat ciągnie. Ciągnie. A co ty myślisz, taki dom utrzymać, gdyby nie ja? Wiem, wiem. Mamusiu, nie kłóćmy się, w końcu święta mamy. A ja się nie kłócę. Nawet nie wiesz, jaka byłabym szczęśliwa, gdybyście się pogodzili. A ja tam z nikim się nie kłóciłem. To moja córka jest dla ciebie nikim? Wesołych świąt. Dobra, kurwa, już wszystko zrozumiałem. Nie wszystko, miałeś nie przeklinać. A co ja zrobię, że mi ta kurwa jak przecinek wchodzi? To zamień ten przecinek na coś innego. Coś miłego, sympatycznego, przyjemnego. Przyjemnego? Sympatycznego? A jak do mnie w nocy mówisz? Kotku, rybko, myszko. No właśnie, to przynajmniej dziś przy stole wigilijnym zamiast swoich przecinków stawiaj myszka. O, myszka. Grzeczny Antoś. Zosia z Antkiem zaraz będą. A Tomeczek? Tomeczka nie będzie. Samochód im nie odpalił. To co, że nie odpalił? Przecież mieszkają 300 metrów stąd. Nie przesadzaj. Ja im samochód kupiłam, by jeździli, a nie chodzili. Warte! Tak, najlepiej na samochód złożyć. Tylko ja, idioto, nic wymyślić nie mogę. Dzień dobry, mamusiu. Wesołych świąt! Dziękuję. Gdzie wnuczki? Rozchorowały się, z teściową zostały. O matko, jaka szkoda. Przechodźcie. Szwagier? A co ty tu myszka robisz? Myszka? Myszka? A skąd ta kurwa tu się wzięła? Spokojnie, mamusiu, dla Antka tylko się przewidziało. Co tam, szwagier? Gwiazdki wypatrujesz? Mojej nie będzie, Tomeczka też, więc horyzont czysty. No i gitara. Siadajcie, dzieciaczki. Ja tylko jeszcze muszę świeczki włożyć. O, jeszcze jedna mi została. Gdzie mam ją wsadzić? No co? Zaraz podam karpika. Ale najpierw podzielmy się opłatkiem. Mamusiu, zdrówka życzę. Dziękuję, córuś. I przykróć smycz dla Antka. Zosiu, życzę ci, żebyś dała mi więcej wolności. Co ty nie powiesz? Opamiętaj się i odbuduj rodzinę. Mamusiu, tego samego życzę. Żeby mamusia czuła się lżejsza. Zgoda. Za każdy twój dzień abstynencji kilogram w dół. I żebyś mi męża na złą drogę nie sprowadzał. Co złego, to nie ja. Panie, życzę nam... Żeby dziś coś chlapnąć. Spokojnie, zaraz ustawię tą lokomotywę na właściwe tory. A tak a propos, rybka lubi pływać. A co ty, zięciu, sugerujesz? Przecież wiesz, że u mnie w domu nie ma alkoholu. No wiem i dlatego sugeruję, żeby mamusia otworzyła prezent. Ale teraz? A po co czekać? To jest bardzo właściwy moment. Ojejku, jaki piękny dzbanuszek. Może mamusia do niego kwiatka wsadzić? Tylko zawartość trzeba rozlać. Toż to czysty spirytus. No, dobry towar. Przyda się do nacierania. W tym domu się nie pije. Ale jakby kogoś ochota naszła, to znajmiam. Naplułam do tej butli. O, mysza! Sama muszę wszystko robić. No i jak ty sobie radzisz, dzieciak? No i co, szwagier? Masz jakiś plan awaryjny? Co tam kombinujecie? Jaki plan awaryjny? Ja mówię do szwagra, żeby opowiedział kawał o planie awaryjnym. O, to dzięki opowiedz. Razem się pośmiejemy. No dajesz, szwagier, dajesz. O planie awaryjnym? O, mam. Nawalony pilot Boeinga wraca do domu. Puka do drzwi, żona się pyta, kto tam? A on mówi, Boeing 747 prosi o lądowanie. Ona na to, jesteś pijany, nie wpuszczę cię do domu.
On mówi, że jestem zmuszony odejść na drugi krąg. No i wychodzi, robi rundę dookoła bloku, wraca z powrotem, puka do drzwi. Boeing 747 prosi o lądowanie. Żona dalej twierdzi, jesteś pijany, nie wpuszczę cię. A on na to, w takim razie jestem zmuszony skorzystać z planu awaryjnego. Za mało mam paliwa i idę na zapasowe lotnisko. No i idzie spać do sąsiadki. Z rana wstaje, puka do drzwi, a żona się pyta, kto tam? On odpowiada, Boeing 747 prosi o lądowanie. Na co małżonka mówi? Proszę o odejście na drugi krąg, bo pas jest zajęty, F-16 jeszcze nie wystartował. To wy tu sobie pośmiejcie, ja z łazienki skorzystam. Ty, Zosia, a co to jest te F-16? O, to taki szybki samolot. Ciążka jest z lekka, ją się wręcz pochłania. Nie można się oderwać, jeśli nie radzę zaczynać wieczorem nie czytać, bo noc cię zastanie. Będziesz czytała do ostatniej strony. Ja tylko wieczorem mam czas. No to nie, to tej książki ci nie polecam. Ale wiesz co? Polecam. Przepraszam, że przerywam. Mamusia lubi czytać książki. Ja mam pytanie trochę z innej beczki, tak mówiąc, z lewej strony. Wiem, że to sprawa drugorzędna, ale pierwsze moje pytanie brzmi, czy Ziemia jest płaska? Idź ty, szwagier, gadasz głupoty. Płaska Ziemia, nie da się tego słuchać. Idę się odleję. Lewa strona, drugi rząd. Płaska Ziemia. Skurwysyn, wszędzie ma te skrytki. No to skarpetek mam na cały rok. O skurwysyn. 10 kilo? Ta waga chyba jest zepsuta. Co tam masz? Gogle VR. Antek, to jest taśma. Taśma? Taśma wideo. Przecież ja nie mam wideo. O, wreszcie macie kasetę z wesela. Ja mam wideo, dajcie, ja włączę. O, skurwysyn! Szwagry i szwagierki! W tak szczególnym dniu chcielibyśmy złożyć dla was najserdeczniejsze życzenia. Szczęścia, pomyślności i żeby wam szwagrówki nie zabrakło na stołach. Dużo życzliwości i miłości, żebyście za rok spotkali się w większym gronie. A ja wam życzę świąt rodzinnych, pełnych ciepła, radości, miłości, pośród kolęd staropolskich i zapachu świerku. Wesołych świąt!